Witamy wszystkich w filmie, kolejnym naszym odcinku. Dzięki tutaj Krzysztofowi będziemy w stanie odpowiedzieć. Dzięki Pawłowi. Na kolejne nurtujące pytanie naszych widzów, a mianowicie środki stosowane przez strongmanów i trójboistów. Co powiesz, Krzysiek, na temat środków dopingujących, które są stosowane właśnie przez te sporty typowo siłowe? Sporty siłowe, tak. Tylko zacznę raczej od trójboistów. Tutaj z jedynym wyznacznikiem często jest przyrost, że musi być przyrost siły, jakby nie może być przyrostu masy, tak, w tym sporcie. Po prostu jakieś ograniczenia i inne rzeczy. Dlatego wykrywalność, badania i inne rzeczy, to też jest zależne od tego, który trójboista w jakiej federacji startuje, bo też jest kilka federacji, gdzie są jakby badania dopingowe albo nie ma. Oczywiście w tych badaniach, tam gdzie nie ma tych badań, każdy stosuje to, co najbardziej na niego działa, tak? Tak samo jak kulturyści stosują jakieś środki typowo androgenne, takie mocne, czyli oksymetolon, czy tren, halotestin na pewno deka, żeby odciążyć te stawy, kiedy nie ma takiego bólu. Tak samo w strongmanie, powiem tak naprawdę ogólnie, bardzo ogólnikowo, no bo to zależy od organizmu jest. W strongmanie większość osób, które jakby stosuje te środki, na pewno w strongmanie taki cały sezon większość osób stosuje deka, nandrolon, deka, durabolin. Z tego względu, że zmniejsza to bóle, na pewno te stawy są jakby bardziej nawodnione, nie uchrania to przed kontuzjami, ale przed bólem, mniejszym bólem, bo potocznie ktoś się uważa, że dekadrowolin leczy stawy, bo ten ból zanika. Często leczy nawet odwrotnie, że tak naprawdę ból jest taki sam, a ta degradacja stawów postępuje, ale da się trenować, bo jest mniejsze uczucie bólu. No i większość tych strongmanów, czy tych trójboistów, gdzie nie są badania, stosuje środki, które powodują dużą retencję wody. Czyli oksymetolon, używane też są sarmy. Dosyć popularny jest ostatnio MK677, gdzie większość kulturystów nie chce tego używać, bo jakby psuje wrażliwość insulinową, tak? No ale strongmeni używają to. Chociaż też w kategorii 105 jest limit wagi, tak? I na przykład strongman, który waży 112 kg 10 dni przed zawodami, na wagę musi mieć 105 kg. I też musi mieć jakąś to wrażliwość insulinową, żeby później naładować się węglowodanami. Bo też te osoby, tak samo jak do sztuk walki, jakby się trochę tam odwadniają, ograniczają węglowodany, żeby zbić tą wagę na te dwa dni czy dzień, tą dobę przed zawodami, ładują cały czas. Też potrzebna tego jest wrażliwość insulinowa, żeby to zrobić. Także naprawdę to jest też bardzo skomplikowane, zależy od rangi zawodów, od zawodnika, czy jest to kategoria open w strongmanie, czy Za mało byłoby trzeba to jakoś sprecyzować, rozłożyć, no, nawet czasami myślę, że na odcinki, żeby to opowiedzieć o tym. No ale ogólnie rzecz biorąc, to jeżeli macie konkretne pytanie, to tak jak wcześniej mówiliśmy, zadajcie je bez problemów, ale opisując dokładny przypadek danej osoby. Mówię, no znam zawodników, którzy startują w bardzo prestiżowych zawodach, używając oksandrolonu czy winstrolu i propionanu, i tak samo nie używają żadnych hormonów wzrostu, gdzie każdy myśli, że w strongmanie jakieś tam są. Czasami hormon wzrostu nawet przeszkadza, bo używany tak powoduje retencję wody taką, że na przykład nie da się nosić ciężarów, bo użmiało są dłonie, tak? Po jednej konkurencji po walizkach już nie dam rady nic trzymać. Lub puchną, jak to się mówi, zapompowane nogi mamy, tak? Mamy jedną konkurencję, biorąc taki hormon wzrostu, jesteśmy tak spompowani w większej konkurencji, że nie da rady dźwigać. Mm-hmm. Tak samo trening w trójboju też polega na tym, żeby wszystko tak robić, żeby jakby to powiem, nie spuchnąć odwodniej w kulturystyce, nie nabrać tej pompy. Dlatego każdy środek na każdego tak i inaczej działa. Trzeba to dostosować do warunków. Na jednego działają androgeny, na drugiego działają anaboliki, super, tak? I nie potrzebuje tych mocnych androgenów, źle się czuje. Temat rzeka. Dobrze, to dziękuję ślicznie, że wysłuchaliście nas w tym odcinku. Zapraszam przede wszystkim do lajkowania, do odwiedzania naszej strony internetowej, do pytań bezpośrednio.
Krzysiek Jarocki, tak? Na Facebooku Krzysiek Jarocki. Na Instagramie Krzysztof Jarocki, łatwo znaleźć. Na Instagramie Krzysztof Jarocki. Krzysztof odpisuje 3 razy w tygodniu, czy 4 razy w tygodniu? Staram się jak najczęściej, ale z nawałów trochę pracy, obowiązków. Więc się nie zrażajcie, odpiszę na pewno. Więc dzięki śliczne i do zobaczenia. Hej.